Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Technika w rolnictwie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Suszarnię wykorzystuje się przede wszystkim do dosuszania ziarna, rzepaku, zbóż, kukurydzy. Dla przykładu, wilgotność kukurydzy podczas zbioru rzadko wynosi mniej niż 30%, a aby prawidłowo można było ją przechowywać, musi ona wynosić 13-14%. Suszarnię wykorzystuje się także przy produkcji suszu i dosuszania siana. Powszechnie wykorzystuje się suszenie naturalne i sztuczne. Suszenie naturalne polega na wykorzystaniu przepływu powietrza o temperaturze otoczenia, które odprowadza nadmiar wilgoci. Zboże przesypuje się z pryzmy na pryzmę lub przewietrza się ziarna w silosie strumieniem powietrza. Zabiegi te mają na celu zapobieganie samozagrzewaniu się ziarna, rozwojowi bakterii i pleśni. Suszenie sztuczne polega na wykorzystaniu ogrzanego powietrza. Umożliwia to znaczne przyspieszenie procesu suszenia, jednak wymaga zaangażowania większych środków finansowych. Koszt dosuszenia jednej tony ziarna kukurydzy oscyluje w granicach 200 zł. Przy wykorzystywaniu ogrzanych gazów do dosuszenia ziarna należy pamiętać, aby temperatura dla ziarna przeznaczonego do siewu nie przekroczyła 45 stopni Celsjusza, a dla ziarna przeznaczonego do konsumpcji 60 stopni Celsjusza. Wyższe temperatury powodują zmniejszenie siły kiełkowania. W gospodarstwach zbierających duże ilości ziarna mokrego konieczne jest stosowanie suszarni o dużej wydajności, dlatego wyposażają się one w suszarnie stacjonarne lub mobilne o porcjowanym lub ciągłym sposobie suszenia. Czynnikiem suszącym jest ciepłe powietrze ogrzane podgrzewaczem na olej opałowy. Suszarnie o przepływowym systemie suszenia charakteryzują się dużą wydajnością sięgającą 30 ton na godzinę i przystosowane są do pracy ciągłej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.